W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dzisiejsza lekcja jest doskonałą okazją, aby zrealizować słowa świętego Pawła, wezwanie, które kieruje on do nas w liście do Koryntian. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak naprawdę to rzadko możemy naśladować tego wielkiego apostoła, nazywanego przez nas apostołem narodów. Ale akurat to, o czym czytamy w dzisiejszej lekcji, czynić możemy, a wręcz nawet powinniśmy. Konkretnie czytamy w tym fragmencie listu wezwanie do stanięcia w prawdzie, do zdobycia w nas takiej postawy, która otworzy nas na działanie łaski Bożej, którą, jak wiemy, jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Apostoł Paweł mówi: z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska Jego na próżno nie była mi dana. Ta świadomość, że dobro nadprzyrodzone, które jest w nas tylko dzięki łasce Bożej, jest niezwykle kluczowe, jest fundamentalne, by pozwolić Panu Bogu działać. Nie ma poza grzechem większej przeszkody, aby Bóg mógł nas uświęcać, jak przypisywania sobie dobra, które są Jego tylko darem. A często właśnie tak postępujemy. Przypisujemy sobie, swym staraniom to, jacy jesteśmy. To, że wierzymy, to, że miłujemy Pana Boga, uważamy, że to nasza tylko zasługa. Święty Paweł, który jako faryzeusz, i to bardzo gorliwy faryzeusz przed swym nawróceniem, rozumie dobrze to niebezpieczeństwo szukania w samodoskonalenia siebie samego drogi do zbawienia. W swych naturalnych siłach i staraniach widzieć szansę na zbawienie, to skazanie się na porażkę i rozczarowanie. Bowiem to, o czym we współczesnym świecie trzeba przypominać, to to, że zbawienie jest czymś przechodzącym nasze naturalne siły. My sami siebie zbawić nie możemy, lecz zbawia nas łaska Boża, która dana jest nam tylko w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Życie chrześcijańskie, prawdziwe duchowe życie nie polega na osiągnięciu perfekcyjności, idealności w naszym ludzkim rozumieniu, lecz na przyjęciu daru Bożego łaski, Bożego życia, jakie Jezus wysłużył i pragnie nam udzielić. My mamy być wszczepieni w Jezusa, z Nim tworzyć jedno. I to jest doskonałość chrześcijańska. Miłować doskonale Boga w Jezusie i przez Jezusa. Warunek, by łaska w nas działała, jest świadomość jej konieczności, wynikająca ze zrozumienia i uświadomienia sobie, kim jesteśmy z siebie samego, co potrafimy swoimi własnymi siłami. I o tym niezbędnym warunku mówi również święty Paweł w dzisiejszej lekcji, mówiąc o sobie samym. Bo ja jest najmniejszy z apostołów, niegodny zwać się apostołem, iżem prześladował Kościół Boży. Świadomość wielkości daru, jaki Bóg mu udzielił, i swej niegodności łaski Bożej otwiera duszę na łaskę. Apostoł narodów, pisząc te słowa, nie jest już prześladowcą Kościoła, lecz gorliwym jego propagatorem, wielkim apostołem Jezusa. Ale rozumie, że ta zmiana, która zaszła w nim, jest owocem łaski, nie jego własnych sił, lecz tego, że Bóg działa w nim. Bóg wybrał go i dał mu łaskę darmo, nie dlatego, że był jej godny. Aczkolwiek święty Paweł podkreśla, że ów wielki dar, jak talent, jest tym darem, który trzeba używać, aby został on w nas pomnożony. Dlatego dodaje po tym, jak wyznał swoją wcześniejszą grzeszność, następujące słowo: a z łaski Bożej jestem tym, czym jestem, i łaska Jego na próżno nie była mi dana. I łaska Jego na próżno nie była mi dana. Łaska Boża nie była daremnie, nie była złożonym skarbem ukrytym, lecz On współpracował z nią, aby doskonale przemieniła go w te naczynie wybrane, o którym mówi Jezus o Szawle w Dziejach Apostolskich, gdy czytamy opis jego nawrócenia. Dlatego, drodzy wierni, musimy przypominać sobie, skąd jesteśmy.
z jakiego nieraz ciężkiego stanu Bóg nas powołał do życia w wierze i miłości Bożej. A nawet jeśli nie utraciliśmy nigdy łaski Chrztu Świętego, to nawet, w cudzysłowie, tylko to, że Bóg nas uwolnił z grzechu pierworodnego, jest czymś, za co wieczności nie starczy, aby Bogu za tę wielką łaskę w należyty sposób podziękować. I my często zapominamy, kim jesteśmy, co potrafimy naszymi naturalnymi siłami. To właśnie grzech, nasz ciężki upadek, bycie w tym stanie może przez lata pokazuje nam, kim jesteśmy bez Bożej łaski, co potrafimy sami z siebie. I ta pokorna świadomość grzechu, nawet już odpuszczonego, prowadzi nas do uświęcenia. Przypomina nam bowiem, jak bardzo dłużnikami Boga jesteśmy, jak nic z siebie nie potrafilibyśmy w nadprzyrodzony sposób osiągnąć. I często zapominamy o tej pokornej świadomości, kim jesteśmy sami z siebie, jak wielkimi grzesznikami jesteśmy, jak często walczyć musimy i nieraz grzechem przegrywamy, mimo tej potężnej Bożej łaski, którą Bóg rozlał w sercach naszych. Co byłoby z nami, gdyby tej łaski w nas nie było? Gdybyśmy zostali tylko z naszymi naturalnymi siłami. Po części odpowiedzią jest współczesny świat. Świat, który odrzucił łaskę Chrystusa, który już uważa, że nie potrzebuje zbawienia. Próbuje sam wszystko naprawić. I dochodzimy do takiej sytuacji, że ludzie zło nazywają dobrem. Zbrodnie nazywają prawem. Te wszystkie wynaturzenia, te wszystkie zbrodnie wołające o pomstę do nieba są uważane za nie tylko za coś niegodnego, nagany, ale wręcz za coś dobrego. To jest właśnie świat, który odrzuca Chrystusa. Świat, który chce w sposób naturalny budować porządek. To jest ten nowy porządek świata, który jest ponadto porządkiem diabelskim. Ta pokorna świadomość, z jakich grzechów Bóg nas uwolnił przez swoje miłosierdzie, nie tylko utrzymuje nas w pokorze, aby nie wywyższać się nad innych, by nie gardzić i oceniać ludźmi, którzy jeszcze tej łaski nie otrzymali albo jej jeszcze nie przyjęli. Nie tylko po to, by być cierpliwym względem nich, lecz przede wszystkim zachęca nas do służby Bogu. Do tego, abyśmy przez naszą obecną wierność łasce, którą Bóg nam daje, pokazali Bogu, że cenimy Jego łaskę, że chcemy z tą łaską współpracować i tą łaską żyć, że wiara to nie tylko dodatek do naszego życia, ale cała nasza istota. To, co w nas największe, najwspanialsze, mamy dzięki wierze i łasce. I w ten sposób odpowiadamy Panu Bogu za otrzymane miłosierdzie w sposób należyty i odpowiedni. Ale dalej jeszcze, jeśli cenimy nasze powołanie do życia w łasce, będziemy ostrożni, nauczeni naszym wcześniejszym doświadczeniem, stanem grzechu, będziemy ostrożniejsi, by do niego nie wrócić. Będziemy unikali okazji do grzechu. Nie będziemy ufali we własne siły, że ja na pewno nie upadnę, mimo tego, że będę igrał z ogniem. Tylko rozumiem, jestem słaby, Bóg mnie z grzechów wybawił, dlatego muszę unikać okazji, które mnie do grzechu prowadzą. Ale przede wszystkim nasza świadomość grzeszności i słabości naszej skłaniać nas powinna do ucieczki do Boga o pomoc. Gdy rozumiemy, że z siebie sami nic nie potrafimy, jeżeli chodzi o życie nadprzyrodzone, rozumiemy wtedy, że pomoc Boża nam nie jest dodatkiem, nie jest dodatkową opcją, którą ja wybieram, lecz jest warunkiem niezbędnym do tego, aby żyć po katolicku. Że rzeczywiście potrzebuję w sposób niezbędny Bożej łaski, którą dają mi sakramenty, którą daje mi prawda Kościoła katolickiego. Dlatego też w dzisiejszej kolekcie prosi Kościół Boga dla nas o to, aby Bóg nas obdarzył miłosierdziem Twoim i odpuścił nam, co sumienie niepokoi, a użyczy tego, o co prosić się nie ośmielamy. Z kolei w graduale, w śpiewie międzylekcyjnym, zwraca nam liturgia uwagę, aby zdać się na Boga, że tylko On jest tym fundamentem naszego zbawienia. I to chroni nas przed niebezpieczeństwem zniechęcenia, ciężkością walki. Psalm mówi, na Boga się zdałem,
a On mnie pokrzepi. Przeto me serce radością przejęte, dzięki Mu składam ochotnie. Jeśli to będziemy czynili konsekwentnie, wtedy rzeczywiście mimo walk, jakie toczyć musimy, wsparci łaską Bożą będziemy mogli powiedzieć za apostołem narodów: jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Ale jeżeli będziemy chcieli na własnych siłach budować, ulegniemy pokusie i popadniemy w grzechy na powrót. Gdyż musimy być wsparci Bogiem. Na koniec kazania, w którym mowa jest o tym, że świadomość naszej słabości powinna być w nas, świadomość naszej grzeszności jest pożyteczna, aby łaska Boża mogła w nas działać, musimy powiedzieć o ważnej rzeczy, bez której nie odniesiemy pożytku, a może nawet ulegniemy pokusie zniechęcenia. Gdyż gdy mówimy o tym, by być świadomym grzeszności, nie mówimy, nie uważamy, że Bóg nam grzechów nie odpuścił, że dalej jesteśmy grzesznikami. Nie o to w tym chodzi. Nie chodzi o to, aby uważać siebie za nic, ale aby właśnie rozumieć, że jeżeli zaniedbamy czujność, jeżeli zaniedbamy uciekanie się do Pana Boga, to wtedy możemy popaść znów w grzechy. Chodzi o tę pokorną świadomość, że jesteśmy słabi i ciągle potrzebujemy Bożej pomocy. I tą Bożą pomoc, w cudzysłowie, zapewniamy sobie przez wierność łasce, którą Bóg nam obecnie, w dzisiejszym dniu, w dzisiejszym czasie daje. Dlatego musimy strzec się niebezpieczeństwa fałszywej świadomości grzeszności naszej, która prowadzi do zniechęcenia. I to jest właśnie takie kryterium, po którym możemy rozpoznać, czy ta świadomość naszego grzechu, czy jest prawdziwie pokorna, czy nie. Jeśli bowiem świadomość naszych grzechów nie prowadzi nas do żalu i chęci nawrócenia, nie skłania nas do uciekania się do Bożego miłosierdzia, aby uprosić nam łaskę zerwania z grzechem, taka świadomość grzechu, a nawet pewien naturalny smutek, nie jest tym, o czym mówi święty Paweł, nie jest czymś z Boga. Ta postawa wtedy jest bardzo niedoskonała i wynika z naszego rozczarowania sobą samym. Nie jestem tak doskonały, jak chciałbym być. I tutaj nie chodzi już o to, że nasze grzechy obrażają Pana Boga, tylko że nasze grzechy nie odpowiadają moim oczekiwaniom i wyobrażeniom o sobie samym. Smucimy się ze względu na siebie, a nie na Boga, którego grzechy obrażają. Bo właśnie musimy pamiętać to, co święty Paweł później dodaje, że łaska Boża, mimo naszej grzeszności, może nas przemienić, gdy na nią się otworzymy. Jeżeli się zniechęcamy, jeżeli czujemy rozczarowanie długością walki, oznacza to, że chcemy własnymi siłami to osiągnąć, a dostrzegamy po jakimś czasie, że jest to niemożliwe, stąd nasze rozczarowanie i zniechęcenie. Dlatego musimy pamiętać o tym. Tak, jestem grzesznikiem. Tak, potrzebuję Bożej pomocy, abym wytrwał w łasce i wierze. Sam z siebie tego nie mogę. Dlatego musimy pamiętać o naszej słabości, nie po to, aby rozczarować się sobą, popadać w depresję i rozczarowanie, ale aby otwierać się na Pana Boga, aby ta świadomość naszej nędzy prowadziła nas do Boga, który jest w stanie nas uleczyć i dać nam potrzebną łaskę. Dlatego często przypominajmy sobie słowa apostoła narodów, który nazywa siebie niegodnym apostołem, ale dodaje później: z łaski Bożej jestem tym, czym jestem i łaska Jego nie była mi dana na darmo. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.